Drugi raz mamy okazję w tym roku wyjechać na tor. Jeszcze tak naprawdę nie wszyscy są gotowi, bo widać, że jeszcze problemy sprzętowe, z którymi tutaj na razie jakoś się borykamy, jeszcze nie pozwalają tych treningów tak do końca dobrze przeprowadzić, ale już trochę się rozjeżdżamy. Całe szczęście pogoda jest fajna, więc jest opcja na taki już żywy trening, tak? Bo póki co cały czas treningi trwają na sali gimnastycznej i na siłowni. No ale tej jazdy nie da się niczym zastąpić, więc czym prędzej, tym lepiej. 5 kwietnia pierwsze zawody mają juniorzy. Seniorzy jeszcze wtedy będą brali udział w częstochowskim biegu dookoła Jasnej Góry na 10 km, więc taka jeszcze forma treningu. Natomiast juniorzy już wtedy jadą rozgrywki regionalne, także 5 kwietnia sezon rusza. Będą trybuny, tor też się troszeczkę zmienia. Tutaj próbujemy też tak troszeczkę ten obieg zmodernizować, aby fajniej się to zawody oglądało. To jest w tym momencie dla nas najistotniejsze. Wiemy, że raczej w Ekstralidze w tym roku o najwyższe trofea walczyć nie będziemy. Jest kilka innych turniejów, na których się będziemy skupiać, więc to jest taki sezon tak naprawdę, żeby podziałać trochę bardziej marketingowo, zachęcić ludzi do tego, żeby jednak na stadion przychodzić. Chodzili, osiedle jest dosyć duże, więc jest fajna szansa na to. Będzie dosyć duża impreza w lipcu, dwudniowa. To będzie jedna z rund indywidualnego i drużynowego Pucharu Polski. To będzie świetna impreza ze względu na to, że Polska Federacja Klubów Speedrowerowych w tym roku też stawia bardzo na promocję i no, zapewne wyniki w polskiego speedrowera też będą niezłe, bo zawsze są. Natomiast jest to sezon, kiedy tak naprawdę PFKS chce się promować i zachęcić coraz więcej ludzi do uprawiania sportu. Taką flagową imprezą polskiego speedrowera ma właśnie być Puchar Polski. Jedną rundę, tak jak już wspomniałem, mamy u siebie, więc to będzie taka naprawdę fajna okazja do tego, żeby tutaj dużo ludzi ściągnąć. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.